płot przed konsulatem Białorusi w Białymstoku. Jak widzimy, jest cały we flagi biało-czerwono-biały, nieuznawane przez obecny reżim Łukaszenki. Co się dzieje na Białorusi obecnie, wszyscy wiemy. Ale jedna bardzo ciekawa sytuacja. W budce nikogo nie ma przed konsulatem. Nie ma żadnych flag oficjalnych nawet przed konsulatem. Ale jest bardzo fajne hasło. Zapraszamy na Białoruś bez wizy, jeżeli ktoś chce posiedzieć trochę w białoruskim areszcie i więzieniu. Nie ma lepszej okazji. Oni nie chcieli, już nie żyją, z tego co widać.